To zaczynamy. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witamy w naszej zabawie Ja czy On. Kolejny odcinek, no teraz padło na was. Widzę wasze uśmiechy na twarzy, więc zaczynamy. 12 pytań mam. No i z reguły znacie, pokazujecie kartkę z imieniem. Jak wam się wydaje, kto bardziej będzie pasował do tej odpowiedzi. Tylko prośba, nie zaglądajcie do siebie, nie naradzajcie się. Zobaczymy, czy po 7 latach wspólnego życia razem w pokoju na wyjazdach myślicie tak samo. Kto jest najbardziej skłonny do lunatykowania bądź gadania przez sen? Od razu pokazujemy. Od razu. Nikt? Zdecydowanie nikt. Jesteśmy bardzo cicho przez całą noc. Nikt nie chrapie, nikt nie lunatykuje. Tak. Ja też bym dał nikt. No to myślałem, że musimy. Czyli uznajemy, że okay. Się zgadzacie. Kto ma największe szanse na zostanie sławną gwiazdą filmową? Na odwrót. Jedziemy dalej. Kto najczęściej zapomina czegoś na wyjazdy? Chodzi o przygotowanie do meczu czy coś z rzeczy do zapakowania? Dlaczego tak? Bo znowu na odwrót. Ale dlatego, że znamy się bardzo dobrze i mieszkamy od 7 lat razem w pokoju. Odpowiedź jest taka, dlatego, że nie zaglądamy sobie do toreb. Okej. Okay. Kto najczęściej martwi się drobiazgami? Brawo. O, jest zgodna odpowiedź. Kto z was dłużej śpi na wyjazdach? To akurat łatwe. To łatwe, bo wiem, kto z was pierwszy na śniadanie zawsze schodzi. Kto z was ma najwięcej roboty przedmeczowej? No, to też łatwe. Kto najprawdopodobniej wygrałby z waszej dwójki w Scrabble? Dlaczego? Znowu na odwrót. A, szacunek do siebie, widzisz. Nie, Maty jest mocno analityczny. Kto z was ma skłonność do gubienia pewnych rzeczy bądź zapominania, gdzie je zostawił? No po ostatnim wyjeździe to bym powiedział, że tak jak trener Marcin. A czemu ja myślę, że obym dwoje chyba wychodzi na to. Kto z was często przesadza, częściej przesadza, bądź ma skłonności do martwienia się na zapas? Brawo. Marcin, czemu tak? Od razu wyciągnąłeś tą kartkę. No bo Mati lubi mieć wszystko poukładane i jak coś jest nie tak, to faktycznie się tym martwi. A denerwujesz się tym, czy się martwisz tylko? Denerwuję się. Od kogo trener prosi o większą ilość informacji na temat zespołu podczas meczu? No to łatwe było. No ale ostatnie pytanie, może troszeczkę będzie trudniejsze. Który z was ma większe skłonności do pracy w przyszłości jako pierwszy trener? A, na odwrót. Dlaczego tak? Marcin, dlaczego tak uważasz? No, Marcin jest bardzo doświadczony i na pewno jest na ten moment bliżej tego i myślę, że jest gotowy na to. Ale ty, Marcin, dlaczego dałeś Ja myślę, że Mati tak dobrze wnika w mecz, jest w czasie meczu, jest w środku meczu, że ma naprawdę duże szanse na to, żeby w przyszłości przejąć stery. To ostatnie pytanie. Dlaczego warto być z nami we wtorek w Urali? Mało biletów zostało, więc jak ktoś... Bo wygramy! Tak, Mati, zgadzasz się? Tak jest. Na pewno potrzebujemy wsparcia wszystkich kibiców, bo jest to dla nas bardzo ważny mecz.